Tak próbuję wyniuchać, co tu kosztuje 10 zł. Moi drodzy, to jest kielonek. To jest szkocki browar Tempest Brewing The Alligator Man, czyli na Red Beerze 95 ocen w stylu. Natomiast na Red Beerze jest opisane jako imperialna IPA, 9,5% ABV. Jaki baling, trudno mi powiedzieć. Natomiast z moich informacji wynika, że to jest podwójne New England IPA. No, piwo jest faktycznie... No, mętne to bym je skrzywdził, ale jest takie bardzo mocno alkoholizujące. Krążkuje w tym kielonku. To jest 125 ml. No i warto powiedzieć... Znaczy generalnie na Red Beerze, jak wejdziecie w browar szkocki, to bardzo szeroka oferta. Bardzo dużo piwa ważą chłopaki. Jeżeli miałbym ocenić aromat, to generalnie cytrusowy, ale bez przesady. Takie cytrusy. Przejdźmy wobec tego dalej, do smaku. No, w smaku nie jest pełne. Mamy teraz porównanie z El Fruto, tak? Kiedy to było takie aż... No to był przecier owocowy, krótko mówiąc, nie? Można było czuć z mango. Natomiast tutaj ewidentnie to jest piwo, to nie jest przecier owocowy. Trochę papierosy mi zakłócają odbiór tutaj, za pleców chyba ktoś mi pali. Znaczy tak, jest cytrusowo, ale jakbym miał określić jakiś szał generalnie, taki, nie wiem, pracę drożdży, no to tutaj tego nie widzę. Fakt, że jesteśmy na dworzu, to trochę psuje jakby od doznania. Nie, można powiedzieć, że to świeże, cytrusowe, a więc w pewnym sensie takie owocowe New England Imperial IPA. Jeżeli miałbym coś poszukać z plusów tego piwa, to że jest niesamowicie pijalne. Jeżeli to jest imperialne IPA, no to liczę, że to jest koło 20. Zresztą alkohol by na to wskazywał, 9,5. No to pije się to jak wodę, to nie ma uczucia jakiejkolwiek gęstości. Taka pojemność stwarza szacun, to nie jest pół litra. Trzeba byłoby to sączyć jak dobre whisky z lodem. A ciężko to zrobić, ponieważ piwo jest... sprawia wrażenie wodnistego. Nasycenie z beczki jest dosyć... jest średnie do wysokiego. Co również jakby przeszkadza w tym, żeby to piwo natychmiast wypić. No, może się kojarzy z paszczą aligatora, jak się tak użre. W odnurze. Kolor... taka brudna pomarańcza. Krążkuje bardzo ładnie w tym kierunku. No, nie mam uwag, krótko mówiąc. Bardziej bym je określił jako gorzkie, gorzko-wytrawne. Dosyć przyjemne. Fajne doświadczenie. Szkockiego browaru kraftowego jeszcze nie było na tym kanale. Może kiedyś się pojawi szkocka whisky, która jest naprawdę nad wyraz dobra. No, generalnie piwo warte spróbowania, chociażby dla tego efektu pijalności, bo jak mówię, nie mogłem znaleźć balingu, ale jeżeli to jest naprawdę 20, to jest zrobione idealnie. Nie ma żadnych wad. Trudno mi określić chmielowość, ale polecam i tym się z Wami żegnam.